W tym filmie omówimy import plików dźwiękowych do Presonus Studio One 5 oraz podstawowe działania montażowe. Na koniec wyeksportujemy gotowy materiał. Zmontujemy serwis prognozy pogody z lektorem, efektami, dżinglami oraz muzyką podkładową. Zauważmy, że plik wiatr jest w formacie MP3, o czym więcej za chwilę. Zaznaczamy pliki, wciągamy do sesji. Studio One umieszcza je na oddzielnych ścieżkach o nazwach zgodnych z nazwami plików dźwiękowych. Wszystkie pliki zaimportowane do sesji możemy obejrzeć w przeglądarce w zakładce pula. Plik MP3 efekt wiatr został automatycznie przekonwertowany do formatu Wave o parametrach sesji. Klikając możemy odsłuchać poszczególne pliki dźwiękowe. Prognoza pogody Zapiszemy teraz naszą sesję, wybierając z menu plik polecenie zapisz, skrót klawiszowy Ctrl S na Windowsie lub Command S na Macu. W tym miejscu należy wspomnieć o ważnej rzeczy związanej z posługiwaniem się zaimportowanymi z zewnątrz do Studio One plikami dźwiękowymi. W domyślnym folderze sesji Studio One, czyli dokumenty Studio One Songs, mamy nasz folder Prognoza Montaż. Znajdziemy w nim plik sesji w formacie Song, a także folder media zawierający pliki dźwiękowe. Widzimy, że jest w nim wyłącznie plik FX Wiatr Wave, ponieważ jako jedyny został utworzony w tej sesji, na no to wskazuje literka R. Został on przekonwertowany z MP3. Kliknijmy teraz prawym i wybierzmy kopiuj zewnętrzne pliki. Widzimy pliki zaimportowane z zewnątrz wraz z ich ścieżkami. Potwierdzając, kopiujemy je do folderu media naszej sesji dźwiękowej. Co powoduje, że nie zginą nam one, kiedy przeniesiemy gdzieś cały folder sesji lub na przykład wyślemy go na inny komputer. Widzimy teraz literkę R przy wszystkich plikach, co pokazuje, że zostały one utworzone w folderze media w tej sesji pracy. Ustawmy teraz odpowiedni widok rozciągnięcia w poziomie za pomocą klawiszy E i W lub za pomocą suwaka i dokonajmy kilku ustawień, które ułatwią nam montaż. W przypadku montażu nagrań lektorskich format linijki czasu wyskalowany w taktach nie ma sensu, dlatego zmieńmy go na sekundy. Następnie wyłączmy przyciąganie do siatki, które mogą być pomocne przy montażu muzyki, np. z użyciem MIDI, jednakże jego wyłączenie spowoduje, że będziemy mogli płynnie, bardzo dokładnie przesuwać regiony dźwiękowe. W przeciwnym wypadku odbywałoby się to skokowo. Tak więc ta ikona ma być wyłączona. Zaznaczmy teraz solo na ścieżce lektora, aby tylko ta ścieżka była słyszalna i zajmijmy się trybem odtwarzania. Ustawimy sobie znacznik odtwarzania klikając na linijkę i naciśniemy spację, aby rozpocząć odtwarzanie. W ciągu dnia wiatr osiągnie w porywach prędkość. W ciągu dnia wiatr osiągnie w porywach pręd... Aby znacznik odtwarzania nie wracał do tego ustalonego miejsca po każdym zatrzymaniu, Należy wejść w menu transport, Opcje i wyłączyć wróć na początek po zatrzymaniu. Znacznik będzie pozostawał tam, gdzie go zatrzymaliśmy. W ciągu dnia wiatr osiągnie w porywach prędkość 50 km. Pozwala to na zatrzymanie odtwarzania tam, gdzie na przykład stwierdziliśmy błąd i musimy dokonać montażu i wznawienie odtwarzania od tego samego miejsca. Bardzo wygodną metodą znacząco przyspieszającą montaż jest korzystanie z lupy. Przytrzymujemy Alt Shift. I zaznaczamy dany fragment, co spowoduje przybliżenie do niego. Aby oddalić, trzymamy ten sam Alt Shift i klikamy w miejscu. Jest to bardzo wygodne, ponieważ pozwala nam bardzo szybko przeskakiwać do miejsc, gdzie chcemy dokonać montażu. Przejdźmy zatem do montażu. Zaczniemy od jingla początkowego, przeciągniemy jego ścieżkę na samą górę, włączymy solo, aby tylko on był na razie słyszalny, i włączymy odtwarzanie. Jego brzmienie jest trochę zbyt długie, dlatego skrócimy ten region łapiąc za jego krawędź. Zwróćmy uwagę, że brzmienie jest teraz ucięte. Dlatego wprowadzimy płynne zanikanie tzw. Tak fade out łapiąc za górny prawy róg. Analogicznie moglibyśmy stworzyć narastanie, czyli fade in na początku. Łapiąc za punkt na środku krzywej można modelować kształt tych zmian głośności. Zanim przystąpimy do montażu nagrania lektorskiego, ustawmy muzykę podkładową. Za na głównych ścieżki, przeciągamy ścieżkę muzyki na drugą pozycję, a następnie ustawiamy region muzyki tak, aby rozpoczął się na wybrzmieniu dżingla. Włączamy również solo, aby dżingiel i muzyka były słyszalne. Muzyka rozpoczyna się dosyć raptownie, moglibyśmy zastosować fade-in, ale zastosujemy nową funkcję w Studio One 5 a mianowicie obwiednie wzmocnienia, dostępną w menu po kliknięciu prawym klawiszem. Pojawiła się linia, która obrazuje zmiany poziomu całego regionu. Możemy stawiać na niej węzły i w dowolny sposób regulować wzmocnienie. Jest to inny sposób na zrobienie fade inu, ale możemy także sterować wzmocnieniem w środku regionu. Co za chwilę zrobimy, ale najpierw wprowadźmy tytuł serwisu prognoza pogody, ustawiając początek ścieżki lektorskiej na narastaniu muzyki. Usuniemy zbędną ciszę przed kwestią lektora, również włączymy salon na ścieżce lektorskiej i posłuchamy. Prognoza pogody. Jest piątek 17. Będziemy teraz chcieli przeciąć w tym miejscu ścieżkę lektora. Musimy wybrać odpowiednie narzędzie. Narzędzia zmieniamy klawiszami cyfr na klawiaturze lub klikając. W tym przypadku będzie nam potrzebne to narzędzie dzielenia. Możemy również wybrać je jako narzędzie alternatywne do kursora. Na które zmieni się kursor, kiedy przytrzymamy CTRL na Windowsie lub Command na Macu. Przetnijmy zatem i odsuńmy resztę kwestii lektora. Prognoza pogody. Muzyka jest trochę głośna, więc zaraz będziemy obniżać jej poziom, ale najpierw dokonajmy działań montażowych. Odetnijmy teraz zbędne zakłócenia oddechy i czymlaśnięcia przed kwestią lektora oraz za i przed tytułem serwisu. Aby uniknąć kliknięć i trzasków w miejscach cięć materiału dźwiękowego, zawsze należy robić fade iny i fade outy. Można zrobić to automatycznie za pomocą klawiszu skrótu Shift X. Oddalimy teraz, Alt Shift i klikamy w miejscu, a następnie użyjemy obwiedni głośności regionu muzyka, aby obniżyć jej poziom tuż przed wejściem kwestii lektora. Prognoza pogody. Jest piątek, 17 lipca 2020 roku, godzina 9 rano. W całym kraju możemy cieszyć się bezchmurnym niebem i temperaturą oscylującą w granicach 25 stopni Celsjusza. Wytnijmy teraz oddech lektora, ale za pomocą innego narzędzia. Klikając na lewo od kursora w menu narzędzi, aktywujemy te trzy ikony, a mianowicie oznacza to, że mamy narzędzie zakresu, tak zwany krzyż, kiedy jesteśmy w górnej części regionu, a zjeżdżając w dół, normalnie kursor. Krzyż przy podwójnym kliknięciu pozwala nam ciąć region. Zjeżdżając w dół, mamy kursor, którym normalnie możemy przesuwać regiony lub je zaznaczać. I backspace'em lub deletem kasować. Aby zapewnić płynne przejście w miejscu cięcia, dokonamy tzw. Tak przenikania z angielskiego crossfade, wciskając klawisz X. Crossfade wygląda jak połączenie zanikania z narastaniem. Używając narzędzia zakresu tego krzyża, nie musimy przecinać regionu. Dwukrotnie klikając wystarczy, że zaznaczymy fragment i naciśniemy Backspace, a fragment zostanie skasowany. Znowu Crossfade. Jest piątek, 17 lipca 2020 roku, godzina 9 rano. W całym kraju możemy cieszyć się bezchmurnym niebem i temperaturą oscylującą w granicach 25 stopni Celsjusza. Będzie jednak dość wietrznie. W ciągu dnia wiatr osiągnie w porywach prędkość 50 km na godzinę. Ciśnienie atmosfery... Bardzo wygodne przy wycinaniu oddechów, mlaśnień czy zbyt długich przerw między kwestiami lektora jest włączana tutaj edycja w 3B Ripple, która po usunięciu fragmentu powoduje automatyczne dosunięcie prawego regionu, zamykając przerwę. Wciskamy X i mamy od razu crossfade. Nosi obecnie 1015 hektopaskali i wzrasta. Za pomocą omówionych narzędzi zmontujmy teraz nagranie lektora do końca. I wzrasta. Nadchodzący weekend również zapowiada się słonecznie. Biometr jest korzystny, jednakże alergicy mogą odczuć wyższe stężenie pyłków traw. W niedzielę zapowiadane są przelotne burze, a ciśnienie będzie wahać się pomiędzy 1020 i 1025 hektopaskali. Nadchodzący tydzień przyniesie odchłodzenie, w przyszłym tygodniu spodziewamy się ochłodzenia, w związku z w nadchodzącym tygodniu spodziewamy się od W, w spodziewamy się ochłodzenia w związku z nadciągającym z zachodu niżem. Spodziewane są również opady deszczu. Życzymy państwu. Spodziewane są również opady deszczu. Życzymy państwu przyjemnego weekendu. Życzymy państwu. Życzymy państwu przyjemnego weekendu. Opady deszczu. Stawmy teraz dżingiel końcowy po ostatnich słowach lektora. Do deszczu. Życzymy Państwu przyjemnego weekendu. Wstawimy teraz fragmenty wiatru oraz odgłosy burzy w odpowiednie miejsca prognozy. 25 stopni Celsjusza. Będzie jednak do... Utworzymy narastanie oraz zanikanie Celsjusza. Będzie jednak dość wiecznie. W ciągu dnia wiatr osiągnie w porywach... Obniżmy suwakiem w nagłówku ścieżki głośność wiatru stopni Celsjusza. Będzie jednak dość wiecznie. W ciągu dnia wiatr osiągnie w porywach prędkość 50 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne wynosi obecnie 1015 hektarów stopni Celsjusza. Będzie jednak dość wiecznie. W ciągu dnia wiatr osiągnie w porywach prędkość 50 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne wynosi obecnie 1015 hektopaskali i wzrasta. Nadchodzący weekend również zapowiada się słonecznie. Biometr jest korzystny, jednakże alergicy mogą odczuć wyższe stężenie pyłków traw. W niedzielę zapowiadane są przelotne burze. W niedzielę zapowiadane są przelotne burze, a ciśnienie będzie wahać się pomiędzy 1020 i 1025 hektopaskali. W nadchodzącym tygodniu spodziewamy się ochłodzenia w związku z nadciągającym z zachodu niżem. Spodziewane są również opady deszczu. Życzymy Państwu przyjemnego weekendu. Wyłączmy teraz solo na wybranych ścieżkach, aby wszystkie ścieżki były słyszalne i odsłuchajmy całej zmontowanego materiału. Prognoza pogody. Jest piątek, 17 lipca 2020 roku, godzina 9 rano. W całym kraju możemy cieszyć się bezchmurnym niebem i temperaturą oscylującą w granicach 25 stopni Celsjusza. Będzie jednak dość wiecznie. W ciągu dnia wiatr osiągnie w porywach prędkość 50 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne wynosi obecnie 1015 hektopaskali i wzrasta. Nadchodzący weekend również zapowiada się słonecznie. Biometr jest korzystny, jednakże alergicy mogą odczuć wyższe stężenie pyłków traw. W niedzielę zapowiadane są przelotne burze, a ciśnienie będzie wahać się pomiędzy 1020 i 1025 hektopaskali. W nadchodzącym tygodniu spodziewamy się ochłodzenia w związku z nadciągającym z zachodu niżem. Spodziewane są również opady deszczu. Życzymy Państwu przyjemnego weekendu. Dokonamy teraz eksportu naszej zmontowanej sesji do pliku, czyli tzw. zgrania. Najpierw zaznaczymy linijką na górze zakres, w którym chcemy dokonać eksportu. Możemy również zaznaczyć wszystkie regiony i nacisnąć skrót Shift-P, aby linika ustawiła się precyzyjnie między początkiem pierwszego a końcem ostatniego. Z menu utwór wybierzemy eksportuj pełny mix. Określimy lokalizację. Nazwę i format pliku. Wyeksportujemy go w formacie MP3 o przepływności 320 kB na sekundę. Zakres eksportu jest ustawiony na zawartość pętli to była ta linijka, którą ustawialiśmy wcześniej. Nie będziemy zmieniać domyślnej lokalizacji eksportu, a jest nią folder sesji. Jak widzimy pojawił się przester studio ano strzega nas o tym, że poziom naszego sygnału był zbyt wysoki. Aby zabezpieczyć się przed tym, w efektach insertowych miksera programowego na sumie, czyli na kanale Main, dodamy limiter. Wpiszemy go w wyszukiwarkę a ceiling, czyli próg zadziałania ustawimy na 03 dBFS. Równolegle do miernika poziomu w limiterze będziemy obserwować żółty pasek świadcząc o tym, że limiter pracuje, wprowadzając redukcję wzmocnienia. Tak, aby nie doszło do przesteru. 15 lipca 2020 roku, godzina 9 rano. W całym kraju możemy cieszyć się... Możemy również zaznaczyć wszystkie ścieżki i wspólnie obniżyć ich poziom odrobinę, aby limiter nie pracował tak ciężko, wprowadzając dużą redukcję wzmocnienia, ponieważ mogłoby to spowodować degradację jakości sygnału. ...hektopaskali i wzrasta. Nadchodzący weekend Teraz możemy dokonać ponownego eksportu, i błąd się nie pojawi. Widzimy, że w folderze sesji pojawił się plik mp3 z naszym eksportem.